Gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Naszymi gośćmi są publicyści tygodnika Sieci, Andrzej Potocki na łączach. Dzień dobry. Witam serdecznie. I Jakub Maciejewski w studiu. Proszę państwa, porozmawiamy o sytuacji na Ukrainie, bo no, Ukraina odzyskała tyle terenu, więcej terenu niż Rosjanie zajęli po 24 lutym tego roku. To jest kontrofensywa i ona idzie do przodu. A zaczęło się tym. Bardzo proszę. Jakub Maciejewski, proszę państwa, nam powie, cóż to za wydarzenie i kiedy miało miejsce. To wydarzenie nie jest odosobnione. To jest odśpiewanie hymnu przed uderzeniem, przed tą kontrofensywą na odcinku charkowsko-iziumskim, bo faktycznie Ukraińcy bardzo żyją tymi patriotycznymi ideami. Jest wysyp piosenek współczesnych, wysyp znaczków, grafik, Matka Boska Dżewelińska na przykład. I faktycznie to przejęcie ukraińskie jest też tak obrazowane, że śpiewa się hymn, że faktycznie walczy się za Ukrainę. I zapewne Polak może się czuć swobodnie na Ukrainie, bo jeśli zna dobrze polską historię, to widzi tak wiele podobieństw między polskim zaangażowaniem i ukraińskim. A tu widzimy zdjęcia porzuconego przez Rosjan sprzętu. Tak uciekali, że zostawili. Kiedyś się gubiło ostrogi, dziś tak, się gubi czołgi. Bardzo dużej wartości sprzęt. Tam się mówi o milionach. To zresztą Andrzej Potocki pisał kilka tygodni temu fajną rzecz, że Rosjanie wystrzelili bardzo drogie pociski, 10 sztuk, większość nie trafiła, większość nie dotarła do celu i 100 milionów dolarów utopionych. To jest notoryczny problem rosyjskiej armii i takich problemów im zresztą życzymy. Zanim zapytamy Andrzeja o to, czy to jest przełom w tej wojnie ukraińsko-rosyjskiej, a właściwie w tym ataku Rosji na Ukrainę, to chciałam państwu pokazać, jak odzyskiwała Ukraina te tereny. Kuba wczoraj przesłał taki materiał, który pokazywał właśnie, jak wyglądała ta ofensywa armii ukraińskiej na te tereny, dość niespodziewana, bo chyba nikt się tego kierunku nie spodziewał, prawda, Kuba? Zdecydowanie. To znaczy tak, ja powiem szczerze, mnie mówili już w czerwcu zaprzyjaźnieni oficerowie, że pod Charkowem coś ćwiczą. Powiedz nam, co tam się dzieje na tej mapie. Stali tam Rosjanie już dosyć długo i nagle, gdy Ukraińcy przełamali pierwszą linię obrony Rosjan, te pierwsze okopy, okazało się, że Rosjanie uciekają w popłochu jak w czerwcu i lipcu 1941 i dalej za tymi okopami nie ma stanowisk obrony. Rosjanie byli nastawieni na atakowanie, dosłownie 1941 rok, a nie na obronę. I Ukraińcy doszli tak daleko, dopóki nie natrafili na rzekę, gdzie mosty prawdopodobnie Rosjanie wysadzili w powietrze, więc nie można było się łatwo przeprawić. Można więc powiedzieć, że to był taki blitzkrieg ukraiński, dopóki geografia na to pozwoliła. Ale co ważne, na południu widzimy miejscowość Izium, gdzie był silny ośrodek ofensywny Rosjan. Z Iziumu szły bardzo potężne ataki artyleryjskie na Słowiańsk, na południe, czyli na Donbas. A teraz okrążenie tego Iziumu, złamanie tego Iziumu zmienia zupełnie sytuację w Donbasie, zmienia układ frontu. I to jeden z powodów, dla których ta ofensywa ukraińska tak wiele zmieniła, tak bardzo zaskoczyła. Tam podobno opanowano, zdobyto bardzo ważny ośrodek właśnie rakietowy, dowództwo takie rakietowe. Jednego z generałów. Więc można powiedzieć, że kiedy wszyscy czekali na atak pod Chersoniem, no zgodnie z zasadami Sun Tzu, Ukraińcy zaatakowali z drugiej strony. Ja poprosimy o komentarz, to jeszcze sprzed 3 godzin aktualizacja, jak dokładnie wygląda zajęcie przez Ukrainę tych terenów. O, proszę. To jest w ciągu kilku dni ten postęp. Państwo widzą. Andrzeju, jak ty skomentujesz to, co się dzieje na Ukrainie? Czy to rzeczywiście jest przełom? Bo już sądząc z zachowania i komentarzy Niemiec, to już jest takie dopuszczenie do świadomości, że być może Rosja tej wojny nie wygra.
w jakim sensie jest to przełom. Może to być również, a może nawet przede wszystkim przełom polityczny. Widzieliśmy od razu po rozpoczęciu ofensywy wizytę Annalenę Baerbock w Kijowie. Dzisiaj są pierwsze takie reperkusje tej wizyty na terenie Niemiec, bowiem już deputowani zarówno SPD, jak i FDP nawołują do tego, żeby wzmocnić Ukrainę i przysyłać im wreszcie wojskową pomoc. Być może to również oznacza zmianę stanowiska Niemiec i zakończenie tej takiej zabawy w ciuciu babkę i udawanie, że się Ukraińcy co pomaga, a de facto jednak cichaczem wspieranie Moskwy, to się może skończyć, bowiem wielu sceptyków i analityków w Niemczech, którzy optowali za tym, żeby nie wspierać Ukrainy, bo i tak Rosja wygra, znalazło się w tej chwili, podobnie jak armia rosyjska, w kompletnej defensywie i ich narracja upada i być może rząd niemiecki w końcu dojdzie do wniosku, do którego już powinien dość dawno, bowiem no mimo wszystko uważam kanclerza Scholza za człowieka inteligentnego, żeby zobaczył, że w tej wojnie trzeba obstawiać Ukrainę, żeby ją jak najszybciej skończyć. Co do samej ofensywy, ona przypomina, i to jest też takie jak gdyby również nawiązanie historyczne, osobiście mi przypomina kampanię włoską Napoleona 796 roku, dokładnie operację pod Bassano, kiedy właśnie wtedy Napoleon bardzo skutecznie przeprowadzał atak na linie komunikacyjne przeciwnika i dokładnie to samo zrobili Ukraińcy. Żeby odciąć Izium, zaatakowali 50 kilometrów na północy w kierunku Kupiańska, gdzie jest skrzyżowanie dróg, a przede wszystkim gdzie jest linia kolejowa, którą cały czas szły dostawy broni, bowiem Rosja opiera się w swojej logistyce głównie na liniach kolejowych, i Kupiańsk został zajęty, no można powiedzieć, w formie takiego blitzkriegu, błyskawicznego uderzenia. Pozostałe uderzenia szły bardziej na południe, odcinając Izium, i Rosjanie w Izumie zorientowali się, że albo przyjmują obronę okrężną, czyli walkę w okrążeniu z małymi nadziejami na posiłki, bowiem tam w okolicach mniej więcej 70-80 kilometrów nie ma większych zgrupowań rosyjskich, bądź też błyskawiczną ucieczkę, żeby wyjść z tego zakładanego kotła. No i wybrali wariant B. To akurat im się wcale nie dziwię, ale on wymagał błyskawicznej reakcji, czyli pozostawienia masy sprzętu. Mówi się od 20 do 100 czołgów, które wpadły w ręce armii ukraińskiej w stanie nienaruszonym, nie licząc się z samochodów. Nie wspominam już o artylerii, o systemach rakietowych. To wszystko padło łupem armii ukraińskiej. I to jest właśnie efekt napoleońskiego wyjścia na linie komunikacyjne przeciwnika i odcięcie go od zaplecza, od dostaw i zagrożenie okrążeniem. I wtedy przeciwnik, to co powiedział Kuba, według zasad Sun Tzu, sztuka walki bez walki, po prostu musi się wycofać, bo inaczej te straty będą potworne. No operacja, powiedzmy sobie, majstersztyk, bowiem udawany atak, czy powiedzmy sobie przeprowadzany również atak w Chersoniu, przesunięcie rosyjskich rezerw pod Chersoń i ukraińskie kontruderzenie w kierunku Iziumu, w kierunku Kupiańska, odcinające i rozbijające de facto w tamtym rejonie siły rosyjskie, pokazała, że ukraińscy dowódcy po pierwsze są inteligentniejsi od rosyjskich, po drugie nawet mniejszymi siłami, które posiada armia ukraińska, można pokonać nieudolnie dowodzone wojska rosyjskie. Zaraz o tych siłach obu porozmawiamy. Wspomniałeś o deputowanych do Bundestagu, którzy zmieniają stanowisko. Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Roth powiedział, że coraz bardziej realistyczne staje się to, że Ukraina może wygrać tę wojnę jako wolny i demokratyczny kraj, który jednocześnie zachowa swoją spójność terytorialną. A pani przewodnicząca Komisji Obrony
z drugiej partii koalicyjnej, bo pan Roth jest z partii kanclerza Scholza, pani jest z partii socjaldemokratów, mówi, że Niemcy muszą natychmiast odegrać swoją rolę w sukcesie Ukrainy. Kuba, znając umiejętność kreowania historii przez Niemcy, może się okazać za jakiś czas, że to Niemcy pomogły Ukrainie wygrać tę wojnę. Ale wróćmy do zasadniczego pytania. Skąd sukces Ukrainy pod Charkowem? Czy ze słabości rosyjskiej armii? Bo taką rozmowę przechwyciły służby ukraińskie. Chciałam państwu ją przedstawić. Bardzo proszę. Co tam u was obstanówka jakaś? Nie знаю, на чемоданах сидим. А что, будут куда-то отправлять? Нет, будем отступать, наверное, убегать. Хорошего тут мало. Вон 202-й полк под Балаклеей был. Ушли в Луганск, отошли. Отправили. Вывезли. А половина в плен попала. Так вас, может, на машине будут вывозить, да? Так на машине пешком пойдем. Ты что? О, те Балаклеи пешком отступали до Луганска, ушли. Своим ходом. Убегал. Кто тебе повезет? Ты что? То есть все побегут. На бронежилеты есть у вас? Да ничего у нас нет. Почему бронежилет? При чем бронежилет вообще? Сидим с касками стальными каких-то 45-х годов. Это позор. Вам хоть сказали, в какую сторону бежать? Никто ничего не сказал. Сказали на блокпост, а оттуда все пойдут куда-то. No właśnie, armia rosyjska, kolos na glinianych nogach, a z drugiej strony też są przecieki, że w tej ofensywie w zupełnie inny sposób pomogli Amerykanie Ukraińcom, że przedtem rzeczywiście wymieniali się różnego rodzaju informacjami wywiadowczymi, ale tutaj także mieli swój udział w pewnej strategii tej ofensywy. No też zdjęcia satelitarne, czyli ten z kosmosu, bardzo dobrze robiony wywiad, informacje przekazuje do armii ukraińskiej. Jest też tak, o czym się nie mówi, że Ukraińcy też mają swoją agenturę wśród Rosjan. I niektóre te trafienia oficerów rosyjskich, kiedy Ukraińcy ich ostrzelali, to były właśnie z tego, że Rosjanie sypali za pieniądze, po prostu korumpowało się ich już zresztą od kilku lat, bo ta wojna trwała od lat 8. I oczywiście odpowiedzi, dlaczego ta ofensywa tak bardzo się udała, można dostarczyć wiele, bo to jest bardzo złożona wojna, ale powiedzmy o jednym, o faktycznie fatalnej kondycji armii Putina, która wynika też z fatalnej kondycji społeczeństwa rosyjskiego, więc można zadedykować tym, którzy wierzą, że Rosja to jakiś konserwatyzm. No, brak szacunku dla własnych ludzi, rozwalone, zapite społeczeństwo, wszystko rozkradzione. Kiedy ja byłem w Donbasie w maju, jeden z oficerów wywiadu pokazał mi właśnie inne nasłuchy rosyjskich oficerów i tam było, że dwie brygady na odcinku bachmuckim odmówiły walki. Dlaczego? Bo wszyscy wiedzieli do tego stopnia, że idą na karabiny ukraińskie po to tylko, by Rosjanie dowiedzieli się, gdzie to ukraińskie pozycje są naznaczone. Czyli nie ma wywiadu, wysyła się mięso armatnie. Dwie brygady odmówiły uczestnictwa. Inny zwiadowca ukraiński opowiadał mi rzecz, no bardzo trudno w to uwierzyć, ale mam mocne podstawy uważać, że to prawda, że Rosjanie nie chowają swoich trupów, że wokół obozowisk rosyjskich leżą ich druhowie. Czyli proszę sobie wyobrazić, pluton, kilkanaście osób idzie, giną kumple, a on nawet nie pochowa. Są też nagrania takie, że lekko rannych w nogę zostawia się, idą dalej. Demoralizacja społeczna. Rosjanie przez no przynajmniej 100 lat, ale Jan Kucharzewski by powiedział, że przez setki lat. Takie społeczeństwo niewolników, po rosyjsku rabów. I teraz to wychodzi. Widzieliśmy przed chwilą, Ukraińcy śpiewają hymn, a ci mają kaski z 1945 roku. Ta przepaść moralna też ma znaczenie. Jeszcze minuta dla Andrzeja Potockiego. Jeszcze tutaj dodałbym do tego, co powiedział Kuba. Teraz dopiero widać wyraźnie, że Rosjanie mają za krótką kołdrę. To znaczy front jest zbyt rozciągnięty i za małe siły są użyte przez Rosjan do utrzymania pozycji. No to z tego, że oni teraz na przykład cofną czy przesuną rezerwy z frontu chersońskiego na front pod Charkowem, co im tam zajmie z tydzień, jak wtedy uderzy Ukrainiec w przyczółek pod, rosyjski pod Chersoniem, gdzie za plecami mają rzekę i będzie kolejna rozwałka.
ale też z tej sytuacji praktycznie Rosjanie nie mają wyjścia, bowiem następne po zwinięciu już tego kotła i podliczeniu, ile Rosjanin tam stracił, będzie przygotowane następne uderzenie. Czy będzie to na Zaporoże w kierunku Krymu, odcinając Cherson, czy powiedzmy sobie jakieś próby odbicia tych terenów, które zostały zajęte w majowo-czerwcowej tak zwanej rosyjskiej ofensywie. Musimy kończyć. Ale to grozi. To grozi. A skąd ten sukces? Sukces właśnie musimy stąd, kończyć. Że po prostu odbieram Rosja ci głos. Odbieram ci głos, musimy kończyć, dlatego Siergiej Ławrow mówi, nie jesteśmy przeciwko rozmowom, nie odcinamy się od nich. Ale Władimir Zeleński też mówi, ma fatalne wypowiedzi. Tak, też musimy kończyć. Dostrzega, musimy, panowie, że jest fatalnie. Ja rozumiem, że to jest gorący temat, jeszcze gorące będziemy pytanie o tym rozmawiać. Proszę państwa, w tym samym gronie spotkamy się za parę minut. Proszę z nami zostać.